Hauptsturmführer SS wzruszył ramionami i odwrócił się, trochę niepewny na nogach. Potknął się i zakołysał niebezpiecznie jak statek na złej fali, ale udało mu się wyprostować. Obejrzał się przez ramię, uśmiechnął się i wierzchem białej rękawiczki otarł ciało, które nie chciało się zabliźnić. — Teraz odjeżdżam, ale na wypadek gdybyś zmienił zdanie, lojtnancie... Zapytaj o Oberscharfuera Szenka. Zawiezie cię prosto do obozu. A jeśli przyjedziesz, oddzielimy świńskich talmudystów od czarnych sutan i wtedy będziemy mogli się przekonać, kto wrzeszczy najgłośniej. Wyszedł z sali, dzwoniąc ostrogami. Miał złote ostrogi na wysokich butach. Był z dywizji kawalerii SS. Ciemnowłosa dziewczyna poprosiła Olsena, by rozpiął jej stanik. Jest za ciasny, jak powiedziała. — Czy jesteś na urlopie? — zapytała blond Ilza. — Tak, jestem na urlopie — odrzekł lojtnant Olsen. — Czy nie masz żadnej rodziny? — spytała ciemnowłosa. Oczy miała półprzymknięte, jak kot mruczący przy kominku. Lojtnant nie odpowiedział. Zapraszam Cię, byś ze mną spał, powiedziała Ilza. Pomyślę o tym, rzekł Leutnant Olsen, znów biorąc łyk ze swego kufla. Był już bardzo pijany, ale nikt nie zdołał tego zauważyć. Odstawił kufel i spojrzał na platynową blondynkę. Na Twoim miejscu poszedłbym stąd. — Dlaczego miałabym to zrobić? — zapytała i potrząsnęła głową, a światło rozbłysło we włosach luźno zwisających na jej plecach. Olsen uśmiechnął się, bo ja ci to mówię. — Wyślizgnij się przez drzwi, tak by nikt tego nie zauważył. — Wielki Boże, co za głupie bzdury! — warknęła. Podeszła do untersturmführera z odznaką »Zicherheitsdienst« na kołnierzu — Wkrótce jego dłonie powędrowały w górę pod jej spódniczką. Razem poszli po schodach na górę. Leutnant Olsen już nigdy jej nie zobaczył. Została aresztowana wkrótce po tym, jak była w łóżku z funkcjonariuszem SD. I to on ją aresztował. Wyprowadzili ją tylnym wyjściem, gdzie można było się wydostać na boczną ulicę przez małą furtkę w murze. Następnego dnia znaleziono ją w Grunewaldzie. Krótka notatka w popołudniowej gazecie podała, że przejechał ją niezidentyfikowany samochód. Została określona jako jedna z antyspołecznych kobiet Berlina. Ludzie wzruszyli ramionami i powiedzieli jakaś kurwa. Abendblad zawierał zdjęcie ciała. Leżało na jezdni z ubraniem w nieładzie, głowę miała przykrytą kocem. Jej głowa wyglądała tak, jakby została ciężko pobita, powiedział w knajpie jakiś rozwożący piwo woźnica. Stał oparty o bar, pijąc piwo i spoglądając na reklamę mówiącą Berlinczycy palą papierosy Juno. Ktoś klepnął Olsena w plecy. Był to Firer SS z krzyżem rycerskim zwisającym z szyi. Był bardzo młody. Na jednym rękawie miał wąską, czarną opaskę z napisem ozdobnymi gotyckimi literami Leibstandarte SS Adolf Hitler. Straż przyboczna Firera. Pierś miał pełną odznaczeń. — Czy napiłbyś się piwa imbirowego, przyjacielu? — zapytał młody major SS. Był to pierwszy raz, że ktoś powiedział do lojtnanta Olsena przyjacielu. Spojrzał w zdumieniu na pytającego. Piwa imbirowego? Powtórzył. Od tego można się pochorować. Uniósł swój wielki kufel i napił się. Pił powoli, ale nawet przy tym zaczął kaszleć. Major SS roześmiał się. Powąchał szklanicę Olsena. O, cholera, ależ to mocne. Tak, jest mocne, potwierdził Leutnant. Jest całkiem mocne. Major SS ze Straży Przybocznej Hitlera skinął głową, a potem spojrzał na salę. To jest paskudny chlew. Leutnant Olsen nic nie powiedział. Po prostu kiwnął głową twierdząco i pomyślał to coś znacznie gorszego niż chlew gdy ta wojna się skończy wystawią nam długi długi rachunek za wszystko co te typy robią rzekł major ss oni krzyżują ludzi powiedział leutnant. wiem że to robią stwierdził major ss w tej chwili są całkiem twardą paczką chłopców pochylił się nad lieutenantem olsenem i szepnął czy wiesz, przyjacielu, co chce zrobić? Chcę się zastrzelić. Chcę więcej. Znów ostrożnie rozejrzał się dokoła. Na jego twarzy igrał ironiczny uśmiech. Zrobię to dokładnie tutaj, w tej spelunce. Czy to nie będzie głupie? zapytał Olsen. Być może, przyjacielu, ale oni wszyscy rozdziawią gęby. Jesteś pijany? Ani trochę! stwierdził major S.S. Nie mógł mieć więcej niż dwadzieścia pięć lat i był bardzo szczupły. Ponad metr osiemdziesiąt pięć wzrostu, włosy miał jasne, jak dojrzała pszenica. Był bardzo przystojny. Wyprostował się na całą wysokość. Teraz tylko się przyglądaj, przyjacielu. Przeszedł w stronę generała SS z odznaczeniami z pierwszej wojny światowej. Złota odznaka partyjna, szewrony starego partyjnego bojownika na prawym rękawie. Młody oficer rzucił okiem, stuknął w klapę munduru generała, gdzie błyszczały srebrne liście dębowe, uśmiechnął się i powiedział bardzo głośno: Gruppenführerze SS, teraz zobaczysz coś naprawdę zabawnego. Najlepszy dowcip wszechczasów. Generał, człowiek po sześćdziesiątce, spojrzał zirytowany na wysokiego dziarskiego oficera. Stał z dżentelmenem w ciemnym garniturze i trzema paniami. Paniami z wytwórni filmowej Ufa. Panie roześmiały się w oczekiwaniu. No to posłuchajmy dowcipu. Młody oficer roześmiał się. Śmiech miał bardzo ciepły i zaraźliwy. Lloyd Olsen pociągnął z kufla mały łyk, a potem rozsiadł się wygodniej na krześle. Czuł się tak, jakby był specjalnie zaproszony do teatru tuż przed rozpoczęciem przedstawienia. Major SS wycelował palec w generała SS. Gruppenführer SS, jesteś świnią, zdeprawowaną nazistowską świnią. Generał odskoczył. Cała krew odpłynęła mu z opasłej twarzy. Otwierał i zamykał usta. Majoreses uśmiechnął się. Wy wszyscy, typki z obozów i biur za frontem, jesteście stadem parszywych skurwy synów i morderców seksualnych, ale, by zrobić wam przyjemną niespodziankę, jestem w stanie was zawiadomić, że przegraliśmy wojnę. Nasi bracia z przeciwnej strony są w drodze do Berlina i spieszy im się. Ktoś chwycił go za rękę, walnął pięścią i warknął. Precz z łapami ty kundlu! Untersturm Führer SS, który chwycił go za rękę, otworzył dłoń. Widok opaski straży przybocznej Hitlera oraz błyszczący krzyż rycerski doradziły mu ostrożność. Major SS wyciągnął pistolet i napiął kurek zapanowała martwa cisza. Generał i gentleman w ciemnym garniturze wpatrywali się jak zahipnotyzowani w ciężki, czarny, wojskowy pistolet w dłoni roześmianego młodego oficera. Z powodu munduru, który noszę, czuję się jak pies oświadczył. Słowa wymawiał powoli i z naciskiem na każde z osobna. Wstydzę się mojej niemieckiej matki, wstydzę się kraju nazywającego się moim. Szczerze jestem przekonany, że nasi przeciwnicy w tej wojnie są dość rozsądni, by wystrzelać was wszystkich po kolei, jak wściekłe psy, którymi jesteście. Powiesić was na waszych własnych szelkach, na ścianach waszych koszar i więzień. Przystawił sobie pistolet do brzucha, stuknął obcasami i wystrzelił. Wypuścił pistolet, zachwiał się w przód i w tył, ale nie upadł. Wyciągnął swój honorowy kordzik, długą, szpiczastą i z obustronnie zaostrzonym brzeszczotem broń, którą nosił u boku na łańcuszku. Ciągle z uśmiechem na ustach powoli wbił sobie ostrze w brzuch i ciął z lewa na prawą. Krew polała się na jego dłonie. Znów zachwiał się jak wysokie drzewo podczas burzy. Padł na kolana. Tego nie oczekiwaliście, wy brudne świnie! Chciał powiedzieć, ale nie powiedział nic. Z szalonym wysiłkiem znów powstał, a potem padł wszystko rozegrało się w trzech etapach. Spojrzał na lojtnanta Olsena siedzącego okrakiem na krześle, podniósł rękę w pozdrowieniu, rękę umazaną krwią. Czyż to nie było piękne, przyjacielu? Oczy mu się zamgliły, ale uśmiechał się nadal. Krzyż rycerski zadzwonił mu o guziki, próbował wstać, zakaszlał krwią, podniesiono go i położono na stole. Przecięto jego mundur i spodnie, spojrzał w twarze osoby pochylonej nad nim, kogoś ze skórą niebieskawą od grubego zarostu. Do diabła z wami wszystkimi. Zwróciłem moją członkowską legitymację klubową. I nie będę miał okazji oglądać was, wiszących na waszych murach. Skinął głową. Bolało, Boże, jak bolało. Być może, przyjacielu, było to w ostatecznym rachunku głupie. Szepnął. Uklęknij i módl się do Boga, mówiła jego matka. Dziadek był pastorem. Major go pamiętał, jego nakrochmalona, biała, koloratka była zawsze żółta na brzegu od potu. Dziadek zawsze mówił tak, jakby płakał i zawsze oszukiwał w mariasza, gdy grali w tylnym pokoju tawerny, gdzie nikt ich nie mógł widzieć. Bolały go oczy od ostrego światła żyrandola ukradzionego w Pradze. Słyszał, jak ktoś chodzi po sali tam i z powrotem. Ktoś powiedział: On nie może umrzeć. Chciał się zaśmiać, ale miał tylko tyle siły, by otworzyć wargi i obnażyć zęby. Właśnie, że się mylicie, ja zrezygnowałem. W rzeczywistości nie obchodziło go, że teraz umiera, ale przeciąganie sprawy i robienie im kawału było zabawne. Ale jakże bolało, czemu u diabła musiał wepchnąć sobie ten nóż w brzuch. To było głupie, przyjacielu. To wszystko była wina tych Japończyków. Gdy żółta małpa robiła sobie seppuku, to wyglądało elegancko, ale nigdy nie wierzył, że może aż tak boleć. I nie w taki sposób, gdybyż tylko nie było Boga, bo nie był jednym z dobrych chłopców. O tym wiedział bardzo dobrze. Jeśli Bóg na niego czeka, może ból, który teraz cierpiał, wyjdzie mu na korzyść, może dziadek z żółtą koloratką wstawi się za nim dobrym słowem. Generał bardzo blady pochylił się nad stołem, gdzie go położono. Wyglądał jak bardzo stary człowiek. Z wysiłkiem niewiarygodnym, jak na umierającego, młody major SS ze złością usiadł. Krew podeszła mu do gardła, zakaszlał, nie mógł już oddychać. Krew smakowała mdląco słodko. Ze wszystkich stron słychać było obelżywe głosy. Jasne spodnie generała spryskała krew, wściekły zakrakał coś o paskudnym bałaganie jakaś dziewczyna łukała. Major SS ciężko upadł plecami na stół. Prawdę mówiąc, było mu całkiem wygodnie. Wyciągnął się i umarł. Nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, nagle stał przed wielkim szarym budynkiem. Prinz Albrecht Strasse 8. Patrzył na owalny szyld z czarnym orłem SS i słowami Geheime Stadtpolizei. Tajna Policja Państwowa. Mechanicznie poszedł w górę schodami i otworzył ciężkie drzwi. Klamkę umieszczono tak wysoko, że człowiek czuł się jak małe dziecko. Strażnicy z SS nie raczyli spojrzeć na niego pomimo jego oficerskiego munduru. Na piątym piętrze zatrzymał się przed szarymi drzwiami z małą, mosiężną tabliczką, noszącą napis Sztapo B2. Zadrżał, jakby poczuł chłód. Nieco dalej otwarto drzwi na korytarz. Pojawił się czarny, błyszczący hełm SS. Prawie wciągnięto kobietę do windy, która bez szmeru znikła na dole w piwnicy. Wysoki, szczupły i lnianowłosy mężczyzna z orlim nosem, postać wymodelowana zgodnie z pragnieniem samego Himmlera, zapytał w czym może pomóc lojtnantowi Olsenowi. Wybacz mi, musiałem pomylić się co do miejsca wymamrotał. Zszedł ze schodów prawie biegiem i wypadł z tej twierdzy szatana. Wydał westchnienie ulgi. Będzie zdolny spojrzeć w oczy staremu i legioniście, nie wstydząc się samego siebie. Rozdział osiemnasty. Przelotny romans. Gdy lojtnant Olsen opuszczał willę, padał deszcz. Był bez płaszcza. Trzymał czapkę w ręce, aby deszcz mógł mu spływać po włosach. Stał nieruchomo, zwróciwszy twarz ku niebu Cieszył się z deszczu, który chłodził mu rozpaloną skórę Ten oficer, Leibstandarte, dał wspaniałe przedstawienie Boże, jakież wspaniałe! Zepsuło im uroczystość Leutnant Olsen zaśmiał się cicho na myśl, że uroczystość obróciła się w ruinę Znowu ruszył ulicą a gdyby on miał tyle absurdalnej uwagi? Zatrzymał się przy tej myśli. Wspaniała myśl pójść do domu, zadzwonić, zadzwonić prawdziwym dzwonkiem, pójść sobie nonszalansko do swych aroganckich teściów, spojrzeć na teścia, jak siedzi wielki i ciężki w swym szerokim fotelu, powiedzieć im dokładnie, co o nich myśli. Zakute niemieckie łby z brylantami błyszczącymi na kluchowatych palcach. Wspaniale byłoby obserwować ich tępe rybie oczy, gdy wbije sobie bagnet w brzuch. Ta myśl spowodowała, że wziął się w garść i przyspieszył kroku. Czarny Mercedes z policyjną tablicą rejestracyjną zakręcił koło niego. Dojrzał w przelocie paru oficerów i pań. Z samochodu dobiegł kobiecy śmiech. Tęsknił za swoją bandą. Zdawało się, że od chwili, gdy ich opuścił, upłynęły lata być może już nie żyją. Poczuł, jak dreszcz lęku pełz niemu pokręgosłupie, brutalna twarz z blizną od noża zdawała się unosić trochę dalej przy krzewie bzu twarz bez ciała. Leutnant Olsen powiedział na głos cześć Alfredzie. Mały legionista uśmiechnął się swym martwym uśmiechem. Tylko jego usta się uśmiechały. Oczy nigdy. Bardzo dawno temu zapomniał, jak śmiać się oczami z serca. Wygrałeś, Alfredzie! skinął głową leutnant Olsen. Chryste, jakże wygrałeś! Jesteśmy świniami urodzonymi przez świnie i powinniśmy zdychać jak świnie na kupie, na wozu. Vive la légion étrangère! Te ostatnie słowa nieświadomie wykrzyczał na cały głos, rozejrzał się nerwowo. Zbliżył się patrolujący policjant. Spojrzał podejrzliwie na mokrego leutnanta. Błysnął orzeł na jego hełmie. Deszcz spływał mu z hełmu na płaszcz przeciwdeszczowy połyskujący wilgocią. Leutnant Olsen przyspieszył kroku, zaś policjant stał w miejscu patrząc w ślad za nim. Gliniarz był, pomimo deszczu, w doskonałym nastroju. Nie ma nalotu. Poszedł dalej. Olsen skręcił za róg. Przypomniał sobie czas, gdy leżyli na pozycji w Dolinie Elbrusu. Było bardzo gorąco, słońce aż parzyło, nie było żadnych drzew, żadnego cienia. To było dawno temu, na tej pozycji w dolinie pod Elbrusem było zatrważająco wiele ran w głowy. Ujrzał przed sobą długi szereg twarzy. Wszystkich tych, którzy zostali zranieni w głowę pod oficer Scheller, Gefreiter Burg, artylerzysta czołowy Szulce, dowódca sekcji miotaczy ognia Mal i Feldwebel Blom, który chciał po wojnie pojechać do Hiszpanii i hodować pomarańcze. Choć nigdy nie był w Hiszpanii, nauczył się paru słów po hiszpańsku. Miał stary słownik, w którym brakowało bardzo wielu stron. Do Kerwezas mawiał, gdy zamawiał piwo, bez względu na to, czy chciał dwa czy dziesięć. Wiedział także, jak się wymawia Manian oraz Bermania. Zwykł był także mówić to wszystkim dziewczynom. Starym ludziom mówił Abiloth. W dniu, w którym zginął syberyjski snajper, nie trafił go dokładnie tuż nad nasadą nosa i umieranie zabrało mu trzy minuty, powiedział do stojących obok: Jono me figuraba. Mały legionista, który znał hiszpański, kiwnął głową i odpowiedział po hiszpańsku. Bardzo to ucieszyło Bloma umarł myśląc o gaju pomarańczowym, którego nigdy nie udało mu się zobaczyć. Pochowali go koło krzywego kaktusa, gdzie leżał kawał spadłej z góry skały. Wraz z nim złożyli do grobu małą, wysuszoną pomarańczę. Legionista wcisnął mu ją do ręki, później bardzo twardo udeptali ziemię, skakali po niej do góry i w dół, by mieć pewność, że dzikie psy go nie wygrzebią i nie pożywią się nim. Zrobili to tylko dlatego, że on był Barcelona Blom. Zwykle tego nie robili. Tak wielu ginęło, a dzikie psy też musiały żyć, ale z Blomem było inaczej. Oni wszyscy wiedzieli o tym sadzie pomarańczowym, tyle o nim słyszeli. Następnego dnia został zabity oberstleutnant von Herling. Syberyjski snajper trafił go dokładnie pod brzegiem hełmu. Umarł natychmiast. Nie ubili ziemi na jego grobie. Był u nich nowy. Następnego dnia znaleźli jakąś jego część. Podkopały go psy, dowódca wściekł się, zagroził im sądem wojennym, ale w dolinie pod Elbrusem był taki upał, że już przed wieczorem dowódca zapomniał o tym wszystkim. Był nim oberst von Lindenau, później zabity w Kijowie, został spalony na śmierć. To, co zobaczyli, gdy dotarli do jego czołgu, Wisiał do połowy ciała zwierzyczki i całkowicie zwęglony. Porta powiedział, że wygląda jak zapomniany przez kucharza stek. Porta powiedział znacznie więcej. Głośno śmiali się z jego uwag. Von Lindenau był w pułku od dawna, ale nikt za nim nie tęsknił. Wszystko zostawili tak, jak było, aż Iwan przyszedł i posprzątał. Oddział minerski Iwana poniósł trupa pułkownika na dwojgu wideł do dziury w ziemi i przyrzucił odrobiną ziemi. Nikt nie miał najmniejszego pojęcia, gdzie von Lindenau, oberst hrabia, został pogrzebany. Leutnant Olsen potrząsnął głową. Co za wojna. Przeszedł całą drogę aż do Haweli, usiadł w deszczu na ławce. Był przemączony do suchej nitki, ale nie zwracał na to uwagi. Odkrył, że znajduje się tuż obok Princ Albrecht Strasse, gdzie na piątym piętrze miał biuro przyjaciel Heinricha. Obok przeszła spacerem dziewczyna, dziewczyna w czerwonej, skórzanej kurtce i bardzo mikrym kapeluszu na głowie. Uśmiechnęła się do niego, odpowiedział uśmiechem i otarł z twarzy krople deszczu. Dziewczyna zatrzymała się i usiadła na ławce obok niego, zaproponował jej papierosa. Przez krótką chwilę siedzieli paląc. Papierosy były wilgotne. Tu jest mokro. Powiedziała zauważył, że ma grube nogi. Skinął głową. Bardzo mokro. Czy lubisz chodzić na spacery w deszczu? Nie, odpowiedział Olsen. Nie znoszę tego. Dziewczyna mocno pociągnęła dymu z papierosa. Ja też. Oboje się roześmieli. Potem przez chwilę nadal siedzieli, oboje pogrążeni we własnych myślach. To dziewczyna przerwała milczenie. Jesteś z frontu, powiedziała, nie patrząc na niego. Tak, z frontu wschodniego, wkrótce tam wracam. Czy zechcesz odprowadzić mnie tą ulicą? Zapytała i wstała z miejsca. Poszli razem wzdłuż Haweli. Mój ukochany też był w domie na urlopie, powiedziała dziewczyna i zmieniła nogę, by iść zgodnie z Lojtnantem Olsenem. On został w domu. Lloyd Nadolsen spojrzał na nią z ukosa. Nie była piękną dziewczyną. Nos miała zadarty jak u kociaka. Czy on zdezerterował? Dziewczyna kiwnęła głową i otarła trochę kropli deszczu z twarzy. Tak, nie chciał tam pójść z powrotem. Odstrzelili mu. Odstrzelili mu zapytał, nierozumiejąc Olsen, dziewczyna poprosiła o papierosa. Tak, wszystko mu odstrzelili. Leutnant Olsen nie wiedział, co powiedzieć. Hauptmann From też został wykastrowany. Zrobili to Rosjanie. Znaleźli go w chłopskiej chacie przywiązanego do stołu gdy go znaleźli był martwy. Cały jego brzuch był ciemno-niebieski. Za tę sprawę z Fromem zabili siedmiu jeńców strzałami w potylice. Nie dlatego by jeńcy mieli z tym cokolwiek wspólnego, ale dlatego, że wydawało im się, iż w odwecie muszą komuś coś zrobić. Klęczeli na ziemi, a oficer polityczny szedł od jednego do drugiego, przyciskając swego Waltera P-38 każdemu do karku i naciskając spust. Padali na twarze jak Mahometanie podczas modlitwy. Było to siedmiu Gruzinów z 68 pułku Grenadierów jednostki obrony granicy wszyscy z Tyflizu. Co się stało z twoim ukochanym? Teraz w rozmowie z nią używał form poufałych. To, co się stało z jej ukochanym, stworzyło między nimi pewien związek. W jakiś sposób ona stała się żołnierzem frontowym. Posiadanie ukochanego, który już tego nie może robić, musi być paskudne. Co dziewczyna może wtedy zrobić? Mały legionista też został wykastrowany. To zdarzyło się w obozie koncentracyjnym. Złapali go powiedziała dziewczyna. Zdjęła kapelusz i wycisnęła deszczówkę. Marna sprawa. Wymamrotał Leutnant Olsen. Zastrzelili go w Morelen-Schlucht. Rozstrzelali go wraz z generałem Luftwaffe. Odebrałam jego prochy w centralnym sądzie wojennym. Och, idź do diabła, pomyślał Olsen. Co mnie obchodzi twój wykastrowany kochanek? Dali mi go w pudełku po butach, powiedziała dziewczyna. Podpisałam pokwitowanie odbioru, jakby to była przesyłka pocztowa. Co zrobiłaś z pudełkiem? Dziewczyna uśmiechnęła się i spojrzała w stronę rzeki. Wsypałam go do Haweli, pokazała na rzekę przepływającą obok, szarą i błotnistą, pluskał po niej deszcz. Dlatego przychodzę tu co rano i mówię cześć, Robert. Zawsze mu coś rzucam. Dziś dostał jabłko, a gdy coś mu już dałam, mówię do widzenia Robercie, wojna jeszcze się nie skończyła. Doskonale cię rozumiem, powiedział Leutnant Olsen, zdziwiony, że rzeczywiście potrafi to zrozumieć. Poszli do mieszkania dziewczyny. Rzuciła swą czerwoną kurtkę na krzesło i powiedziała, że zrobi kawę, ale okazało się, że wcale jej nie ma. Wtedy chciała zrobić coś innego, ale miała tylko parę butelek piwa i dwie ćwiartki wódki, które Robert przywiózł do domu. Pili wódkę, pili ją z kufli. Dziewczyna położyła się na kanapie. Leutnant Olsen pocałował ją, ugryzła go w usta, opowiedział jej o Indze, o gunim, powiedział jej, że się zemści. To ci nie pomoże, szepnęła dziewczyna, tuląc się do niego, nie odzyskasz ich. Przez jej ubranie poczuł sprzączkę jej podwiązek, miała obcisłą i bardzo krótką spódniczkę, położył dłoni na jej kolanie, pogłaskała go po głowie. Masz cudowne włosy. Robert miał dokładnie takie jak ty. Czarne jak kruk. Przesunął rękę wyżej po jej nodze. Jej spódniczka była niezwykle ciasna. Nie mógł posunąć się wiele wyżej. Lekko rozsunęła nogi jakby nieświadomie westchnęła objęła go za kark nie powinieneś wyszeptała nie odpowiedział sięgnął palcami trochę wyżej poczuł górną krawędź cienkiej pończochy tuż ponad nią miała głęboką bliznę Płogłaskał ją palcami co to takiego westchnęła i pocałowała go odłamek bomby to było dwa lata temu położył rękę bardziej zdecydowanie na bliźnie od odłamka bomby zrobiła trochę więcej miejsca aby mógł ją lepiej dotykać tamtej nocy krwawiła bardzo mocno urlopowany marynarz od poławiania min przewiązał jej udo wstążką swej czapki z napisem kriegsmarine gdyby sprawa nie była tak poważna roześmiałaby się ale bolało okropnie Odłamek bomby siedział bardzo głęboko, wbity w kość poszarpanym brzegiem, jeden milimetr dalej, powiedział chirurg, i noga byłaby stracona. Podniosła nogę, by na nią popatrzeć. Nie mam ładnych nóg, zauważyła. Spojrzał na jej nogi, objął ją ramionami, pocałował. Otworzyła usta. Zatracili się w gorących pocałunkach. Dyszała. Podciągnął do góry jej wąską spódniczkę. Pomogła mu, podnosząc się trochę. — Nie powinieneś — wyszeptała. — Nic o sobie nie wiemy. Jego palce nieco doświadczone zaplątały się w jej bieliźnie. Nagle namiętnie rzuciła się na niego. Przycisnęła swe pół, otwarte usta do jego ust w długim pocałunku. Trochę się bała tego, co miało nastąpić. Była Nerwowo podniecona, jej język igrał z jego językiem. Wydawała ciche jęki. Nie! Szepnęła, ale pomimo tego pomagała mu. Jej spódnica leżała na podłodze obok kanapy. Odsunęła jego rękę i przeciągnęła wokół siebie. Całowali się namiętnie. Szeptali czułe słowa. Ugryzł ją w szyję, chwycił lekko zębami ucho. Leżała na plecach z lekko rozchylonymi wargami i zamkniętymi oczami. Piersi miała nagie, pocałował jej twarde sutki i bawił się przebiegając palcami po jej ramionach i plecach. A potem zapomnieli o wszystkim. Chodziło o to, by w tej krótkiej chwili znaleźć całe, utracone życie. Jutro umrzesz. Płakała, ale dlaczego sama nie wiedziała? Po Robercie, który był prochami i leżał na dnie rzeki? Z powodu samej siebie? Alarmująca o nalocie Syrena zawyła przenikliwie. Podnieśli się do połowy i przez chwilę nasłuchiwali piekielnego koncertu rozbrzmiewającego nad miastem, a potem znów padli sobie w ramiona. To Anglicy, powiedziała, oni zawsze przychodzą w dzień. Doprawdy, powiedział i pocałował ją. Słyszeli samoloty wysoko w górze. Jak oni potrafią znaleźć Berlin przy takiej pogodzie? Zapytała przysłuchując się brzęczeniu silników. Nie wiem, ale potrafią, odpowiedział, skinęła głową. Potrafili. Zaczęły spadać bomby, szyby w oknach zagrzechotały. Czy powinniśmy zejść do piwnicy? Spytał lejtnant Olsen. Nie, to obrzydliwe, odrzekła, wilgotno i paskudnie. Zostańmy tutaj. Znów się kochali. A potem zasnęli, ciasno objęci i wyczerpani. Gdy się obudzili, był wieczór. Ciągle padało. Napili się, zjedli i znów trochę się kochali nagle poczuli się bardzo młodzi. Następnego ranka przyszła jej siostra, pracowała w biurze SD, zawsze mówiła co za łajno, powtarzała to tak często, że lejtnant Olsen miał jej dość. Przypuszczam, że wy dwoje bawiliście się w dom po ciemku, roześmiała się. Jakim łajnem jest to wszystko? A co będzie, jeśli będziecie mieli dzieci? Boże, co za łajno. Poszła do kuchni, gdzie zaczęła stukać garnkami i patelniami. Przygotowują nowe prześladowania, zawołała do pokoju. Wystawiła głowę przez drzwi. To jest tajne. Co za łajno, będą łapać ostatnich Talmudystów. Cały pułk chłopców z SS przybył z Polski i Sudetów. Jeden z nich, Unterscharführer SD, dopadł mnie w toalecie. Wyraźnie zdaje mu się, że reichs hauptamt to burdel. Cóż, rzeczywiście jest, dodała. Upuściła jajko. Co za łajno! Wściekła się i kopnęła skorupkę. Alicja jest świnią powiedziała dziewczyna do lejtnanta. Ale jest dość miła, można jej wszystko powiedzieć. Nie jest donosicielką. Ukrywała u nas żyda, pomogła także oberstowi, ale nie chciała pomóc Robertowi. Nie potrafi znieść dezerterów, mówi, że to tchórze. Lejtnant Olsen wzruszył ramionami. Wziąwszy wszystko pod uwagę, ci, którzy nie dezerterują są zapewne największymi tchórzami bo gdyby wszyscy wrócili do domu wojna by się skończyła. Czy potrafiłbyś zdezerterować? zapytała. Kto teraz zdezerterował? zawołała z kuchni Alicja. Nie czekała na odpowiedź. Czy nie masz ścierki do talerzy? krzyknęła. No, jest tutaj. Boże, co za łajno. Nie sądzę, bym się ośmielił odpowiedział. Na froncie wschodnim musi być naprawdę bardzo źle. — Czy nigdy się nie boisz? — pogłaskała go po policzku. — Tak, boję się zawsze, ale jeśli się tam zostaje, ma się szansę. Jeśli dezerterujesz i cię złapią, nie masz szans w ogóle. Wtedy przywiązują cię do słupa w Zenę albo w Morelenszlucht. Czy wielu rozstrzeliwują? — oparła się na łokciu i patrzyła na niego. Skinął głową. Niewiarygodnie wielu. Kiedy wyruszasz? Jutro odpowiedział. Westchnęła i pocałowała go. Usta miał pełne i nabrzmiałe, jak rzeka inna wiosnę. Alicja przyniosła jedzenie. Przyjrzała się im uważnie. Pewnie możesz coś z tym zrobić. Hańc ma przyjść dziś wieczorem i wtedy coś z tym zrobimy. Do posiłku pili piwo i konia. Wszystko nadaje się do picia, jeśli tylko można to dostać, zaś Alicja potrafiła dostawać mnóstwo rzeczy. Kradła je. Ale wiedziała, że inni też kradną, a oni wiedzieli, że ona wie, dlatego kradli otwarcie. Alicjo, nie masz żadnej moralności, powiedziała jej siostra. Nie możesz siedzieć tutaj naprzeciwko mego przyjaciela w samej bieliźnie. — Sama widzisz, że mogę — odrzekła jowialnie Alicja. — Moralność, py! Co za łajno! Heinz przyszedł, hałasując na schodach, jak ktoś, kto wie, że ma prawo hałasować. — Cześć, dziewczyno, tu jest coś do przepłukania gardła i kawa — roześmiał się hałaśliwie. Był unterszarfirerem SS. Przyszedł już pijany, zupełnie nie zwracał uwagi na odznakę stopnia lojtnanta Olsena, nazywając go Fritz. Lejtnanta Olsena to nie obchodziło. Pili i ucztowali, w końcu poszli do łóżka. Alicja piszczała w zachwycie, Heinz się śmiał, był doskonałym chłopskim kochankiem, dzikim bykiem wpuszczonym do obory następnego ranka leutnant olsen odszedł wyszedł bardzo wcześnie wymknął się nie budząc nikogo z pozostałych nie miał nawet pojęcia jak jego dziewczyna ma na imię poszedł na dworzec Friedrichstrasse peron roił się od żołnierzy na urlopach wracających na front niektórzy przyszli z krewnymi ale większość była samotna ludzie woleli nie żegnać się na dworcach kolejowych Zwolna zaczęło to przypominać pogrzeb. Chodził tam i z powrotem po Peronie. Debilizm, myślał, wracać nim urlop się skończył. Dlaczego na litość boską nie idziecie na Charlottenburg? zapytał grupę żołnierzy jakiś kolejarz. Tam o wiele łatwiej dostać miejsce siedzące, to tam zestawia się pociąg. Siedzący na swym bagażu podoficer roześmiał się szyderczo. Nie, trzeba zrobić coś dokładnie przeciwnego. Trzeba pójść na Szlezi Sierbanchów. Tego nie rozumiem, oświadczył kolejarz. To ostatnia stacja w Berlinie, gdy tam pociąg przyjeżdża jest zawsze pełen po brzegi. — Dokładnie z tego powodu — roześmiał się Gefreiter, rozwalony na całą długość na mokrym peronie z puszką od maski gazowej pod głową. — Na Szlezi Herbancho w nie sposób dostać się do pociągu. Wtedy idzie się do komendanta stacji, dostaje się pieczątkę na rozkazie urlopowym i zarobiło się jeden dzień. Wjechał pociąg kolejki podziemnej, zapakowany żołnierzami. Stary podoficer wskazał go ze śmiechem. Popatrz na tych wszystkich, którzy będą próbować. Jestem gotów założyć się o wszystko, co zechcesz, że ten pociąg opróżni się na szlez i herbanchów. Ale my, tak czy inaczej, musimy odjechać. Zabawiliśmy się w to wczoraj. Jeśli znów spróbujemy, dziś łowcy głów nas sapną. A potem trzeba mieć dużo szczęścia, by uciec, gdy jest się przykutym do ściany za tchórzostwo. Pół tuzina żołnierzy wbiegło do góry po schodach, szturmując w stronę pociągu kolejki podziemnej. Spieszy im się, zaśmiał się podoficer. Będą finiszować jak dobrze na naoliwiona błyskawica. On nie zatrzymuje się przed schlesicher Herbanchow — wołał konduktor biegnący wzdłuż pociągu. Żołnierze wyszczerzyli zęby. Świetnie nam pasuje. Tym szybciej będziemy z powrotem w domu. Kolejarz, który polecał Charlottenburg, spojrzał w zdumieniu na przepełniony pociąg podziemny. Firer nigdy nie wygra wojny z taką bandą odszedł wstrząśnięty. Oberleutnant strzelców pancernych podszedł do Leutnanta Olsena i powitał go familiarnie. — Czy próbowałeś wycieczki przez Schlesicher? — Nie, odparł apatycznie Leutnant Olsen. — Drogi przyjacielu, to oznacza dodatkowy dzień urlopu. — Nie potrafię zadać sobie tyle trudu, rzekł z uśmiechem Olsen. Oficer strzelców pancernych szybko się wycofał. Nazista albo osioł, pomyślał. Zapewne jedno i drugie. Podszedł do dwóch lejtnantów piechoty. Jeden z nich wkrótce znikł w pociągu podziemnym. Nie potrwa długo, nim będziemy jeździć kolejką podziemną na front, warknął stary sztab z Gefreiter. plunął na plakat z okazałym napisem Reider Rollen den Sieg. Koła toczą się do zwycięstwa. Ostrzegawczy gwizdek Feldwebla artylerii. Uważaj, wróg podsłuchuje. Błysnęły stalowe hełmy. Trzej łowcy głów poszli spacerem po peronie. Spod hełmów błyszczały podejrzliwe, złośliwe oczy. Hałaśliwie wtoczył się pociąg na front dla urlopowiczów. Zatrzymał się z piskiem kół. Żołnierze zaczęli wlewać się do środka, krzyki i wrzaski, przekleństwa i połajanki. Curik treten, cukferd up. Cofnąć się, pociąg odjeżdża. Pociąg powoli toczył się przez Berlin. Można było dostrzec Aleksander Plac z prezydium policji, gdzie setki więźniów siedziały w areszcie śledczym, oczekując na swe okrutne wyroki na szlezisierbanchow tłok był szalony niewielu dostało się do środka ogonek do biura komendanta stacji rósł nieustannie był to ogonek uradowanych twarzy niektórzy byli dość odważni by umówić się z krewnymi tuż przed stacją długi gwizdek a potem przez głośniki rozległy się wołania ostrzegawcze pociąg odjechał jechał na wschód każdy przedział napchany był ludźmi w drodze na rzeź. Mieli jeszcze we krwi doświadczenie dwóch cudownych tygodni, ale teraz czekało ich coś innego. Huraganowy ogień, natarcie pancerne, walka wręcz, krew, błoto, okaleczenie, śmierć, słowa, 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 ale czyż nie zawierały niewyobrażalnych okropności? Leutnant Olsen siedział w kącie. Schulił się pod swym płaszczem, próbował spać, ale inni pili, grali w karty i opowiadali brudne kawały. Leutnant Olsen płakał. Cicho płakał. Płakał za chłopcem, którego utracił. Płakał, bo został zupełnie sam. A przecież nie był naprawdę sam. Miał tam w oddali bandę, swoją bandę. Ujrzał ich przed sobą, starego legionistę Józefa Porte Małego i wszystkich innych z bandy. Gdy pociąg toczył się przez Niemcy, Rosjanie kończyli koncentrację wojsk za swoimi liniami, byli gotowi do największej ofensywy, jaką oglądał świat. Porta Mały i rosyjski piechur siedzieli w głębokim leju, grając w kości. Pistolety maszynowe odłożyli na bok. Cała ich trójka znalazła się za liniami na patrolu. Mały już przegrał do Rosjanina butelkę wódki, gdy front ożył i ku ich niezadowoleniu przerwał grę. 263 dywizje piechoty i 85 dywizji pancernych runęło przed siebie do natarcia. Koniec. Saga Egmont. Dziękuję za wysłuchanie audiobooka.